olejki, jest cała grupa olejków, które mogą wzmocnić odporność, ale jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że olejki eteryczne potrafią wpłynąć na naszą odporność? Przede wszystkim niwelując troszeczkę w mniejszym lub większym stopniu wszystkie patogeny, które są w naszym otoczeniu. Jeśli jest ich nadmiar, a my mamy osłabioną odporność, to bardzo łatwo olejki sobie z tym radzą. W jaki sposób? Na przykład używając dyfuzora, takiego urządzenia jak tutaj, które rozprasza mgiełkę z olejków eterycznych w pomieszczeniach naszych domów. Jest kilka olejków, które ja polecam używać do tego, aby nie tylko odświeżyć, ale do tego, aby te patogeny jednak troszeczkę zmniejszyć. A wiadomo, jeśli jest okres, taki sezon zachorowań na wirusy, wszyscy przynosimy z pracy, ze szkoły, do domu wszelkiego rodzaju wirusy, tak? Bo od wirusów to się najczęściej zaczyna. Później kaszlamy, kichamy i tak dalej, i tak dalej. Więc włączając taki dyfuzor i olejki w tym dyfuzorze, jesteśmy w stanie około 60%, nawet czasami więcej, badania mówią, że to nawet może być 80% tych bakterii, które są w powietrzu, usunąć za pomocą właśnie takiego dyfuzora. Dlatego zawsze, jeśli mamy ten okres taki jesienno-zimowy, polecam użyć właśnie olejków, na przykład cytrynowego. Drugim sposobem jest nacieranie olejkami konkretnych miejsc na naszym ciele. Jeśli masz jakieś łamanie w kościach, masz na przykład ból głowy, to smaruj tutaj okolice karku, plecy, nawet tutaj czoło, skronie, na przykład olejkiem miętowym. Kolejnym sposobem, kolejnym miejscem są stopy, ponieważ przez stopy, w ogóle przez skórę, transdermalnie możemy wchłonąć około 50% substancji, które zawarte są w danym olejku, do naszego krwiobiegu. Więc to jest bardziej taki efektywny sposób niż dyfuzor. Ale to też uzasadnienie ma jakby w konkretnych przypadkach. Więc trzeci sposób to jest sposób doustny. I tylko i wyłącznie można używać olejków czystych, przebadanych, których producent nam zezwala na używanie doustne, które nie są substancjami zapachowymi, których skład możemy sprawdzić. Bo to jest ważne, że producent, jeśli chce być przejrzysty, to daje nam zawartość danej buteleczki jakby na papierze, tak? Co zawiera dokładnie, jakie poszczególne parametry wszystkich składników zawiera dany olejek, na przykład lawendowy. Więc tylko i wyłącznie olejki, które są przebadane, mają odpowiednie badania, możemy spożywać. I to jest bardzo efektywna metoda, która daje nam jakby większą skuteczność i tylko w niektórych tak naprawdę przypadkach, bo nie zawsze powinniśmy zażywać olejki od razu doustnie. To wszystko zależy od sytuacji, od osoby, to też nie można generalizować, że u każdych tak samo używam olejków. Po pierwsze, u kobiet w ciąży też podchodzimy ostrożnie. Nie każda kobieta, nie każdy przypadek może tak, nie każda osoba, nie każde dziecko może używać tych samych olejków, więc jakby nie jest to też ograniczone i nie bójmy się używać olejków, ale zwróćmy uwagę na to, czy zażywamy jakieś leki, czy jest to osoba młoda, czy jest to osoba starsza, czy ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, czy kobieta jest w ciąży. Takie rzeczy mają znaczenie.